Siemano, z tej strony Raz Szybo, jest to kolejny odcinek Dream World. No i teraz tak, Nate miał być naszym myśliwym. Miejmy nadzieję, że sprawdzi się w tej roli. W niedługim czasie zacznie polować tutaj na coś. Miejmy nadzieję, że zacznie polować na te wiewiórki właśnie. Kucharzem, to jest naszym kucharzem. Landley. Potrzebujemy też drewna. Nie wiem, czy wydaje mi się, że... O, oto zapis. Że drewna nie mamy. Gdzie jest to szalone zwierzę? Gdzie jest ta szalona wiewiórka? Chris! Dobry Boże! Walcz z nią, walcz! Dobrze, dziękuję ci, Chris. O Jezu, na razie największym problemem dla nas jest zwierzyna, tak naprawdę. I to jest, kurczę, trochę przykre. Ekran badań. Kremacja. Nate. Właśnie, jakbyś mógł... Nie, zajmij się leczeniem. Będziemy musieli walczyć z kimś, ale nie mamy żywności. Czyli potrzebujemy ludzi. Chodź tu, kolego, chodź tu. Moment, 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 moment. Co oni mają? Sprzęt. Pistolet. Nóż z metalu. Dobrze, w takim razie... Allen. Ekwipuj nóż z metalu. Potrzebujemy tak, rozstawić się na razie, na pewno. Ciebie też potrzebujemy rozstawić. Dobrze. Chris, jak tam swoim zdrowiem? No, w taki szczeniacki sposób zaczynają walkę. Teraz tak, ze względu na to, że wy jesteście od walki wręcz, o, uważaj, żeby cię nie postrzelili. Dobrze. I jedna rzecz, której nie zrobiłem jeszcze w poprzednim odcinku. A nie, obszar strefy domowej jest dodany, okej. Dobrze, w takim razie bierzcie się do pracy, rodacy. Dobrze. Potrzebujemy na pewno meble. Kolejny śpiwór. Medykamentów dużo. Musisz ich podleczyć. Tylko teraz tak, praca. Ale na pewno będziesz tutaj o tych rzeczy podstawowych naszych wszystkich. I tak, o, ty jesteś rolnikiem z zapału, widzę to, strażnikiem, Henryk nas na razie nie obchodzi, ale będziesz nam potrzebny jako górnik, mechanik to są naprawy, no to naprawy w sumie wszyscy powinni mieć na jeden, i będziesz budowniczym. No jeżeli będzie potrzeba, no to będziesz zajmował się też innymi rzeczami, ale naprawami na pewno nie. A to też, ta też nie żyje, okej. Zajmij się leczeniem. Potrzebujemy wyleczyć się, na razie. Zabierz go do łóżka szpitalnego, Boże. Rozbierzmy ich tam też. Przyda się na pewno
Ogólnie mamy tylko dwóch tragarzy i to jest naprawdę ogromny ból. Tylko teraz tak, zlecenie, proste danie. Do uzyskania, no, 20 sztuk. Myślę, że do uzyskania 20 sztuk to będzie w sam raz. Potrzebujemy też obniżony nastrój. Restriction, no na pewno outfit też ci damy, żebyś kolonialny nosił. Przydałoby się zrobić też Chris, co cię gnębi w funflu? Zimno w czasie snu, no tak, no bo nie mamy jeszcze w sumie pomieszczeń zrobionych. Gdzie to było? W strukturach? Nie, w produkcji? Bez przesady. Różne, w różnych były nagrobki, tak. Nagrobki na pewno zrobimy, nie wiem, gdzieś tu. No i to musi być sprawa, która musi być ogarnięta po prostu jakoś tam z czasem. I teraz tak, czy to jedzenie co tu było? Aż się popsuło dawno. Niestety. No ale w sumie dzięki temu teraz będziemy mogli. Znaczy potrzebujemy tak, wycinacza. Musisz się naprawdę skupić na wycinaniu. A rolą niech się zajmą funfle twoi. Tylko butchering table też się przyda. A do niego pozostało rak pracy. Aha, gdzie jest Chris? Zarezerwowane przez Allen, tak? No dobrze. Teraz tak, zlecenie, kwiartuj. Bez przerwy. No i pada deszcz. No więc myślę, że to jest już jakiś tutaj też motyw. O, właśnie. Dobrze, zaczyna tutaj działać to, co powinno. Stajemy po prostu już powoli na nogi. Mamy kilka posiłków. Grupa podróżników to już, to nas nie interesuje, tacy podróżnicy nasi. Przyjemności, obrona, meble. Lampę, na pewno jedną lampę tu postawmy. Drugą tu. O, oto zapis. Trzecią w pokoju więźniów. Dobrze. Nie możesz się tym zająć, nie jesteś tragarzem, tak? No dobrze. Chris, ty jesteś tragarzem? Tak, ty jesteś tragarzem. I to jest najśmieszniejsze, że teraz to jest opcja tragarza, a nie... Właśnie. Come on. Pochowaj ich, żeby nam tutaj nie leżeli. Tak na wierzchu. No. Poprzebierajcie się trochę. Teraz tak, będzie potrzebny nam na pewno stół kamieniarski do produkcji. Stół kamieniarski ustawimy, myślę, tu pod tą ścianą. Metal, drewniana kłoda, dobrze. Dalej macie tutaj zimno? Nie, no w pomieszczeniu macie 15 stopni, powinno być dobrze. Na pewno już nie powinniście cierpieć tak z powodu braków jak wcześniej. Dzik. Dzika przydałoby się. Aha, one mogą zaatakować, tak? Jeżeli się nie uda. Alpaka.
Ja bym chciał tylko wiedzieć, czy alpaka jest mądrym zwierzęciem, czy tym bardziej głupim, które się nie da ogarnąć, żeby nam tutaj pomagało właśnie we wszystkich pracach publicznych. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. O, sprzątacz. No. Przydałoby się też, żeby ktoś czasami tam posprzątał coś, ale to. Równie dobrze to może być późniejszy jakiś tam plan. Tutaj zróbmy sobie taki. Zróbmy tutaj taki teren a la magazyn, żebyśmy przynieśli to wszystko z zewnątrz. Obniżony nastrój, mało pożywienia. Ale co się dzieje? Pokaż, co ty tu masz? Zimno w czasie snu. Aha, na tej zasadzie. No przydałoby się też zrobić te pokoje. Pokoje na pewno zrobimy tutaj. No i myślę, że to będą tego typu. Nie, za duży chyba. Co, czekajcie. Okej. Może tak, pójdźmy czas. Gdzie było planowanie? Struktury. Obszary. Plan, właśnie. Tak, jeżeli zrobimy sobie tutaj takie pomieszczenie. To. Usuń plany. No w sumie to nie będą takie małe pokoje. Te też w sumie nie będą małe. No, przyda się na razie zrobić kilka takich mniejszych pokoi. I to będzie, myślę, dobry punkt. Obniżony nastrój. No, będziemy musieli zainwestować trochę tutaj w rozweselanie ich. Mało jedzenia. Dobrze, mało jedzenia to są rzeczy, z którymi poradzimy sobie, na pewno. Teraz tak. Dałoby się to ogarnąć na zasadzie takiej, żeby zrobić właśnie te sypialnie teraz. Zrobimy im sypialnie, to na pewno będą bardziej zadowoleni z życia. Co za tym idzie? A. Dobrze, tak. Co za tym idzie, będą mieli większy komfort egzystencjonalny tutaj, że tak się wyrażę. I na pewno składowisko jedno zrobimy. Tu i to będzie nie nazwa, tylko tak. Nie będzie tu na pewno żywności i nie będzie tu zwłok. No a tak to w sumie wszystko. I to będzie krytyczne. I w tym momencie tą możemy usunąć. Low medicine. No dobrze, z medykamentami też powinniśmy sobie jakoś poradzić, ze względu na to, że usuń obszar. Tak. I teraz składowisko przydałoby się tutaj, takie małe. Na. Tak, nic. Tylko leki tutaj wstawimy. Przetworzone medykamenty. Priorytet krytyczny. Tylko teraz tak, ukryjmy tą strefę. Ukryjmy tą. Ja wiem, że mamy mało pożywienia. No, już tam jakaś kubica mi za oknem jeździ. Ja wiem, że mamy mało pożywienia, ale myślę, że to uda się z czasem tutaj mimo wszystko zrobić. Cegły bez przerwy. Nate tam trochę ćwiczy, będzie niedługo lepsze strzelanie miał. Zresztą on już tak bardzo dobrze strzela. Meble. Łóżko z drewna.
Teraz tak, tu będziemy prywatne sypialnie. Lampkę. Ok, ekran badań. Odzyskiwanie metalu się przyda. Tak, lampkę tu, tu, tu i tu. Energia. Na pewno będziemy musieli poprowadzić kabel w tą stronę, żeby nie było problemów z tym. Myślę, że dodamy sobie jeszcze ze 3 baterie. Bo możemy, tak? Teraz tak, tutaj te śpiwory rozbierz. Niech oni się przestawią, że mają już teraz normalne sypialnie tutaj. Małe, bo małe, ale własne. Już niech nie narzekają też na to. Chociaż przyznam, że zrobiłem je trochę za małe chyba. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Potrzebujemy też podłogi. Tutaj. Oj, płytki granitowe to może... Moment, jakie tu mamy... Łupkowe. Łupka. Zwierzę, które ocipiało. No dobrze. Nóż. Pistolet. A, no dobrze. Pany. Dobrze, teraz tak. Allen. Walcz wręcz. Wręcz? O Jezus Maria. Mad animals. Z tymi zwierzętami jest największy problem zawsze. I teraz tak. To zwierzę trzeba upolować. I musimy wyznaczyć drugiego nadzornego medyka, którym będzie chyba... Lalandy, no. O, autozapis akurat. I teraz tak. Zajmij się leczeniem Nate'a. Nate'a też trzeba wyleczyć. Teraz tak. Tylko tutaj medykamenty nie mają się pojawiać. Zobacz miejsce. No dobrze. No to szalone zwierzę już jest do odstrzału. Mamy jedzenie. Z jedzeniem za chwilkę nie będzie już największych problemów, wręcz praktycznie żadnych. Tu dalej chłodzi? No cienko chłodzi, kurczę. A, już wiem o co chodzi. Chodzi o to, że teraz jak widzicie, jak tutaj się otwierają drzwi, to problem jest taki, że robi się za dużo, za mała różnica temperatury. Czyli jeżeli tutaj otworzymy drzwi, to tu automatycznie też obniża się temperatura. A tak... No bez jajno powinno... To powinno zadziałać teraz. Żeby mi się tam żarcie nie psuło. Albo po prostu zostawimy jeszcze jeden... od temperatury klimatyzator i tyle. No tak to będzie musiało wyglądać najwidoczniej. Jest i tak minus 6, no ale ustawimy drugi tak na minus 8, żeby wyrównywał tutaj różnicę temperatury. Czy ja tu widziałem? Ognisko. Czemu by nie? Zróbmy ognisko. Nigdy w sumie ogniska nie robiłem. Miejsce zgromadzeń. No i dobrze, będzie wyglądać przynajmniej jakoś ciekawie. Zawsze co innego. Teraz tak, praca rzemieślnicze. Allen, ty Allen jesteś tutaj taką osobą bardzo w biegu. Ja bym chciał, żebyś na przykład ty Allen zajął się tutaj skałkami. W skrócie tutaj ten stół kamieniarski jakoś też wygląda. To wysypisko.
zmienimy tutaj. Oczywiście zezwalaj na zgniłe niezwłoki. Mechaniczne śmieci. Priorytet bardzo istotny. Tą strefę usuniemy, tą ukryjemy. Szczegóły. Gdzie to się robiło? No, zezwól na wszystko, tak. Dobrze, nie wiem, nie wiem, dobrze, niech na razie będzie w ten sposób, tak jak jest. Na razie dobrym punktem też jest to, że mamy dużo drewna. Tą alpakę może uda się też okiełznać, to byłoby dobrze. I... kurczę, chyba z tych rzeczy takich... O, właśnie. Igoro. Chris, ty masz broń, tak? Tak. Nate, ty też masz broń. Allen, ciebie byśmy potrzebowali tutaj. Teraz tak, Chris, ty tutaj się wychylasz. Gardujesz i... idziesz walczyć wręcz. Dobrze, to jak już tutaj podbiegłaś, to... i walczycie z nim, walczycie. Bardzo ładnie. Weź do niewoli. No i dobrze, i Chris co robi? Nic na razie nie robi, okej. Allen może nie, ale... jakby koleżanka ten krótki łuk wzięła, to ja bym się nie obraził. W ogóle, Allen, czemu tak wolno chodzisz? Śniaki złamania... w sumie nic takiego, no. A, ale on miał poderżnięte gardło, tak jakby. To jest ciekawostka. Dobra, za chwilkę przyjdę. Dobrze, w takim razie teraz niech Allen przestanie. Gdzie jest Nate? Nate, potrzebujecie. Nate, ty już tutaj lecisz do mnie. A ja się dzieje, co tak wolno chodzi, a kurczę, przecież gra jest ustawiona na niższą prędkość. Na niższą szybkość i tak, co tak wolno to idzie. Teraz tak, wykopmy też tutaj, trochę metalu mamy. Dodatkowo, jedzeniem, z jedzeniem chyba już nie mam problemu. Mamy 20 porcji żywieniowych. Dlaczego to jest tutaj tak? Na zewnątrz jest 15 stopni. Tu jest... tak, kurczę, nie wiem, czy to chodzi o to, że... o, wizytacja, jak miło. Bug. Bugi. Ja bym chciał zobaczyć tylko, czy nam się uda jakiekolwiek zwierzę tutaj póki co okiełznać. My mamy tak, drewno. Tekstylia. Skóra. Squirrel skin. Irgo, no dobrze. Tylko pytanie, czy ty jesteś kolego kimś, kogo byśmy chcieli tutaj? Pracowity optymista. Na pewno. Na pewno byśmy go chcieli. Jeżeli by tylko się udało nam go zrekrutować, to musimy go wziąć. Ze względu na to, że gościu ma wszystkie rzeczy, które potrzebujemy. Nie, no moment. Tutaj gdzieś powinno być. Żeby on to rzucał pod siebie. Rzuć na ziemię, no właśnie. O Boże, Irgo, ile ty będziesz miał tych infekcji? Kto jest naszym nadzornym lekarzem? Nate.
Może dobrze, niech tutaj ci panowie podróżują. Nieznaczna, zobaczymy jak to wyjdzie. Do czasu Nitoxellirium wzrośnie, to po prostu jeszcze... Jest to szalone zwierzę. Morderczy żółw. Okej, dobra. Nie, powiem tak, potrzebujemy jednak obrony. I to będzie to kilka wieżyczek. Dwa z tej strony i nie wiem, dwa tutaj, dwie tutaj, żeby właśnie jakoś tutaj wszystko ogarnąć, bo no jak sami widzicie, potrzeba tej obrony mimo wszystko. Teraz tak, co ja chciałem zrobić jeszcze? Coś jeszcze chciałem zrobić, teraz tylko nie pamiętam co przed nam. Dobra, na początek też obudujemy to. Obudujemy te wieżyczki ze strony tej, które by mogły mogłyby przyjść na ta... mogło... Fu, mogłoby przyjść na tarcie. Zobaczmy tylko, czy ten żółw tutaj nigdzie nam nie pełznie, żółw morderca. To jest ten? Nie, to nie jest ten żółw morderca. Może on się tam jakoś, nie wiem, może mu przeszło? No tak to wygląda, jakby mu przeszło też, także... Irgo. Irgo już ma zły humor. Jest chłopak załamany. Jak będzie ktokolwiek chciał do niego wejść, o! No i Irgo już nie jest w szale, spoko. W sumie fajnie by było właśnie, żeby... Treat quality, no. A ja chciałem właśnie, to chciałem lampę solarną podstawić, tylko że właśnie tak patrzyłem, tak co tu miało być, lampa słoneczna. Walnijmy tu jedną lampę słoneczną, ona nie będzie oczywiście miała podpięcia. Ale to tam jest kwestia tego, żeby to jakoś ogarnąć. Tymczasem tutaj mamy ten nóż, tak? Znaczy nie, tam jest ten łuk. Nóż powinien leżeć gdzieś tu. Chyba, że nie. Został podniesiony, to dobrze. Teraz tak. Przydałoby się, żeby tą tutaj ten, tą chłodziarkę skończono. O, Irgo, no dobrze. Ekstremalna. No nie wiem, czy się uda go wyleczyć, czy nie. Medykamentów nie mamy zbyt dużo, bo zostało nam ich 9 tylko. Zaraz zobaczymy, czy się wykręci nam, czy nie. A nie, to jest ekstremalna i to jest nieleczona. To może teraz po prostu. Nie żyje. Moment, hola. No, teraz go schowaj. Ciuchy zawsze się przydadzą. Są to rzeczy, które w każdej ilości trzeba brać. Czemu tu się światło nie pali? No, niech zaskoczy. Czemu? To powinno zaskoczyć. No hola. Hola, senior. Aha, bo tu jeszcze jest niepodpięte. Okej, okay. łapię. Już łapię, o co chodzi. Nie musicie krzyczeć. Dobra, ale w tym miejscu też zakończymy ten odcinek i do następnego. Trzymajcie się. Hej!